Halo, halo, dzień dobry, cześć, tu znowu Gimper, witam was w kolejnym odcinku The Escapist. Moi kochani, dzień drugi naszego pierwszego więzienia, jeszcze chwileczkę się tu wyśpię. Całkiem jestem zadowolony z pierwszego dnia, bo bardzo mocno zboostowaliśmy naszą siłę, pozbieraliśmy kilka pierwszych przedmiotów i będziemy dziś troszkę rozglądać się po więzieniu za dużo aktywnych przysług. A co my musimy tam porobić? Musimy pobić Reziego, kolega Cego i oficera Cfela i Boxdela. Rezi, kolegacy, Cfel i Boxdel. Dobra, Mandzio ma coś na handel. Klamer, instrukcja tworzenia przedmiotów. To dla mnie jest bardzo interesujące. Masz też młotek, z którego nie wiem jak korzystać. O nie, nie, nie. No nie, 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 nie. No nie, halo. Halo, halo. No nie, strażnicy to zabiorą zaraz jak to zobaczą, to jest nielegalne. Halo, panie Klamer. A nie, halo, proszę mi to dać. Dzień dobry. Mandzio i Royo dzisiaj mają rewizję. Spoko! Oddaj tam mi to! No by trudno. Bo bym poszedł gdzieś pakować zamiast siedzieć na tym apelu głupim. Nie szanuję was, nie szanuję was. Przejdź, Boxdel. No tak, no. Nie chcę ci dawać łapki w górę, ty. Zabrał ktoś, no. Ja pieprzę, wydałem pieniądze na to. Ale gówno. Jezus Maria. Który to zabrał? Zabiję was, krem do golenia. Też ma klejąca talk. Zabiję was, dobra, już, elo. Idę jeszcze bardziej ćwiczyć. Pana Cfela muszę naklepać. O, 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 i nie będzie go na stołówce, zajebiście. Chodź, chodź. Tak, tak, taki cwany jesteś. Ale cię naklepię na ryj głupi. Ale go robimy, patrzcie. Na cztery strzały. Kotarskiemu ten. Praca, klucz, pałka policyjna, mundur. Nie, nie interere mnie to. Ale go naklepaliśmy na głupi ryj, pięknie. I dla Radka Kotarskiego przysługę żeśmy zrobili. Radek powinien nam tutaj totalnie na wielbłądzie przyjechać, aż z tego powodu przyznam ładnie. No to dobra, pierwsza przysługa zrobiona. Czas wolny, pięknie, dobra. Zaczynajmy od podkoksowania się jeszcze bardziej, żebyśmy mieli siłę na setce. Radosławie, powinienem im połamać gnaty. Ale on jest napieprzaczem. On ma zero inteligencji, Kotarski, ma masę siły. Panciota zdradza żonę. Ty, pajacu, szczur rok ukradł mi lekarstwo. Dobrze. A ty frajerze. O nie, to pan Cfel chce się zemścić. Odczep się, Cfelu. Pod prysznicami najpierw mnie molestujesz, tak? Jako więźnia. A teraz jeszcze co? Co? Że w ryj dostałeś? Nie dziw się. Za podglądanie więźniów. Dobra. Jeszcze 8 punktów siły. Jest sztos generalnie. Ciekaw jestem, czy szybkość wpływa na częstotliwość, z jaką wyprowadzamy ciosy. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Dobra, mam już maks siły. Nie, jeszcze nie. Wydaje mi się, że tak. Aczkolwiek, co dobra, zajrzymy jeszcze tutaj do Kotarskiego. Pigułki nasenne ma. I ma poduszkę, to ciekawe. Nic ciekawego w sumie. Weźmiemy sobie tak, dobra, weźmiemy sobie prysznic teraz. No, powiedzmy, że 98 siły to akceptowalne. Czy Rezi? Rezi, przysługę, halo, kurwo. Kolegacy, co się z wami dzieje? Klikam wam, a, do na wykrzyknięcie, na ciebie. No gościu, co ci się dzieje? A, za dużo mam cały czas, no dobrze. Musimy pobić paru bów. Komu musimy pobić? Rezi, kolegacy. A, pigułki na scenę dla Klamera miałem znaleźć. No kurde, to głupota, że nie wziąłem. Rezi, kolegacy, Boxdel Rock. Rezi, kolegacy, Boxdel Rock. Rezi, kolegacy, Boxdel Rock. Rezi, kolegacy, Boxdel Rock. Rezi. Rezi. Dobra. Instrukcja tworzenia przedmiotów, tym razem jej nie wywalę. Szkunusz, odłamek szkła, taśma klejąca. Okej, okay, kumam. Dobra, teraz rozumiem już, dlaczego na tamtym odcinku moim nie mogłem. Czyli kto został? Kolegacy Boxdel Rock. Kolegacy Boxdel Rock. Kolegacy Boxdel Rock. Rock. O, ty frajerze. Żagiel, drewno, bedsheet. Ciekawe. Czemu teraz mamy obiad, dobra. A to znaczy, że Rock nie miał lekarstwa. A jak nie miał lekarstwa, to znaczy, że będzie miał je w celi. Mam jeszcze pół godziny do obiadu, więc pójdę do celi Roka. Tutaj jest. I tutaj powinien mieć lekarstwo w takim razie. Bingo. Lekarstwo Kotarskiego, któremu oddamy. 150 dolków już mamy, bardzo ładnie zarobione pieniądze. Strażnicy raczej się na nas nie gniewają. Dzień dobry, dzień dobry. Czy masz jakiś problem, ty, panie frajerze? Ja nie rozumiem, o co ci chodzi, ty. Wry chcesz? Dobra, stanowiska do prania. Czy coś tu możemy wziąć? Widelce do podkopów.
Znaczy do rozłupywania ścian tak naprawdę. Rojo ma coś. Ktoś jest złodziejem. Kto jest złodziejem? Odwróć uwagę strażników na porannym apelu. Dobra, spoko. Bez problemu, absolutnie. Co my teraz idziemy? Odniesiemy sobie widelce, ruszymy wyrobić normę na praniu. Zarobimy sobie pieniądze w ten sposób. Bingo. To jest pan Cfel, pan Ciota. No, o, jak się co? No, krzyczą wszyscy. Halo, proszę nie krzyczeć, nie życzę tego. Bardzo ładnie pracuje i w ogóle to się powinniście odczepić. O, to powinienem od razu wrzucić brudne. Pięć, sześć. I ostatnie dwa ciuszki. Ja witam, zrobiłem pracę. Co? Cześć, Cfelu, kolegacy. Magazyn, pomożesz mi? Tak, mam go gdzieś pod ręką nawet, kolego. Rezi. Za dużo aktywnych przysług, dobra. Pobić ciasko z kolega. Pobić kolegacego. Kolegacy Boxdel. Kolegacy Boxdel, kolegacy Boxdel. Zanim pobiję kolegacego, to wezmę dla niego magazyn. Kolegacy Boxdel, kolegacy Boxdel, A, już nie mam magazynu, dobra. Kolegacy Boxdel, gdzieś się leją. Gdzie? Tutaj. Kolegacy Boxdel. Kto tam się przewrócił? Obydwaj, dobra. Pigułki nasenne, czekolada. Nie ma tego, co bym chciał, żebym miał. Jedwabna chusteczka, zestaw do pedicure. Również nie jest coś, co bym chciał. Nie wiem, ciebie dla zasady tak lepiej, bo mnie wkurwiałeś, psie. Nie masz mieć ciekawego, bez sensu to było. Ale nie wiem, nie lubię go. Nie podoba mi się to, jak mnie traktował. Klamer, mandzio, rezi. Dobra, musimy kolegacego cele znaleźć. Kotarski, rojo, jest kolegacy. I tutaj znajdziemy ciastko. Ciastko Reziego, 20 dolków, super. Rozejrzyjmy się, co tu jeszcze jest. Kubek, instrukcja tworzenia przedmiotów, to jest bardzo ważne. Wyślij sobie pocztówkę. Dobra, to weźmiemy się, nauczymy lichej łopaty, proszę bardzo, dobra. Kolejny przedmiot, co ma Boxdel? Ugotowane jedzenie, to jest dosyć fajne. Nie ma nikt taśmy, niestety. Bo z taśmą myśmy sobie szkło nóż zrobili. Tylko nie wiem, czy on jest lepszy, czy gorszy. Ja mam pałkę policyjną w sumie, więc ich tłukę. O nie, pan Cfel się zdenerwował. Panie Cfelu, proszę się odczepić ty. Natural, cześć. Nożogrzebień masz, proszę bardzo. Taśma glejąca, świetnie. To mi się podoba. Zrobimy sobie ten nożogrzebień i zobaczymy, co? Dobra, pan Cfel tu jest. Dobra, i teraz tak. Najsensowniejsze jest tak naprawdę zrobić coś takiego, że tutaj sobie rozłupiemy tymi widelcami. No ja mam siły 90, ale to szybkość możemy poćwiczyć. Tutaj widelcem rozłupać tę ścianę. To dokładnie mandzie robił siebie na odcinku, pamiętam. Rozłupujemy tu jedną ze ścian po nocy. Tylko musimy najpierw manekina położyć w łóżku, żeby było, że niby śpimy. Tu zostawić sobie trochę jedzenia ugotowanego i następnie nożami przeciąć tą kratkę tutaj. Ewentualnie można jakiś prosty sekator robić, ale również nie pamiętam przepisu na niego. Może uda nam się go znaleźć. No idę. Coś się spinasz, gościu, ty. Ty byś poćwiczył coś, panie frajerze, jeżeli mogę ci tak powiedzieć, słuchaj. No nieładnie się tak do mnie odzywasz tutaj. Dobra, ej, wynoś się, dzięki. O kurna, dystansik. Biegniemy. Trzymamy dobre tempo na bieżni. Dobra, wy już idźcie pod prysznicę, my sobie poczekamy jeszcze. Dobry dystansior. Biegusiem. Szybkość rośnie, więc będziemy jeszcze... Co, panie Cfelu? Nie podskakuj nam tu za bardzo. Dystans 10, dobra. Pójdziemy sobie tutaj, co my tu mamy za przysługi. Czy ktoś chce odwrócić na porannym apelu? Powinienem, no dobra, niedobrze. Bo musimy znaleźć magazyn dla kolegacego. Boxdel to złodziej, dobra. Za dużo aktywnych przysług. Potrzebujemy magazyn. Jest magazyn za 9. A magazyn musimy dać kolegacemu. Gdzie jest kolegacy? Tu jest kolegacy. Nie porozmawiamy później, przyjaciel, bo mam dla ciebie magazyn. Mogę mieć kolejną przysługę. Muffinka może. Przyjdzie to dobry moment, żeby ściągnąć uwagę strażników. Dobrze. Elo. I darmowy cash zarobiony. Bardzo mi się to podoba. I tak nie jesteście w stanie mnie zabić, strażnicy, więc nie wiem, mogę was lać i uciekać po prostu. Spoko. Kolacja, spoko. Przeszukamy sobie tutaj. Co ma Rockens na przykład? Nic interesującego jakoś bardzo. Co ma Natural? Czy ja potrzebuję czegoś konkretnego?
Nożogrzebień, to jest ciekawe. Mam skarpetę do zrobienia. Skarpetą mydła też, więc spoko. Skarpetę sobie mogę na przykład odłożyć. Taśmę klejącą chociaż nie, bo jak będę przeszukiwać ten, no to nie. To te wszystkie rzeczy sobie odłożę na przykład, nie? Mogę sobie komuś też zabrać pomalutku już poduszkę i prześcieradło. Sobie może nie. I tutaj tak samo. Prześcieradło nie potrzebuję jakoś bardzo. Ja mogę tutaj na przykład położyć sobie, nie? Żeby mieć prywatność. Ale generalnie grunt w to, żeby na craftingu zrobić sobie coś takiego. A, wymaga więcej inteligencji. W porządku, to się pouczymy jakoś wkrótce. No nie wiem, co rzućmy tutaj na ziemię w tej celi. Raczej nam nie powinno poznikać. A jak zniknie, to załatwimy nowe. Jeszcze parę minut kolacja, więc zajrzymy tam tylko, żeby na pewno nam to zaliczyło. Dobra, już idę, ty paszteciarzu. Noże weźmiemy do przecinania. Nabieram masy. Wieczorny czas wolny. Dobrze, to idealny czas, żeby pospełniać kolejne przysługi dla naszych kumpli. Chociaż mamy ich już zrobionych całkiem dużo, przyznaję. Dobra, tu se noże rzucę i tu se dupnę jeszcze. Dobra, tylko że to jest wieczornego czasu wolnego. Co ty masz? Muffinka. Dobra, gdzieś mam muffinkę jakąś. Z tobą trzeba pohandlować. Śrubokręt, pigułki nasenne. Niekoniecznie. Biurko mandzie. Co ty masz tutaj ciekawego? Dobra, okej, spróbujmy sobie tej nocy uciec tak naprawdę z tego więzienia, o ile będziemy w stanie się przygotować do tego. Jeżeli chcemy to zrobić, tu ślem, ale kurde, ten ładnie łupie, wachlarz, rolka papieru, skarpeta. Jeżeli chcemy to jakoś sprawnie zrobić, to musimy tak, przede wszystkim zacząć od inteligencji. Jak nie, to jutro to zrobimy, bez problemu. Musimy zacząć tutaj od inteligencji. Co ty chcesz? Dobra, nie wiemy, co ty chcesz. Gdzie jest biblioteka? Tutaj poszukajmy. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, jak to będzie, ziom. Automat telefoniczny z podpowiedziami. A, głupio tracę czas, bez sensu. Tutaj są kolejne cele. Gdzie jest biblioteka? God damn it, son? Spokój widzeń czy coś? A, tutaj terminal internetowy. Przeglądanie. Czy to boostuje mi inteligencję? 25. 26, zdecydowanie, dobra, potrzebuję więcej inteligencji na manekina, więc jak najbardziej pouczymy się. Ucz się, ucz, bo wiedza to mocy i potęgi klucz, czy coś tam, jakoś tak. Kiedyś miałem własną firmę, kto miał? Radek Kotarski. No miał, to prawda, miał firmę, ale sprzedał potem udziały Radek ze swojej firmy i już nie ma. Kogo musimy pobić? Boxdela. I dać mu muffinka jeszcze na pocieszenie, jak go już naklepimy na głupi ryj. Czy my tu mamy muffinka? Nie mamy go, ale nie szkodzi. Zjedliśmy muffinka faktycznie. Dobra, w każdym razie musimy Boxdela naklepać na głupi ryj. Może go znajdźmy. Nic interesującego w tym momencie. Kolega tego nie mamy. Rojo. Spróbujmy, jest jeszcze biurko Boxdela. W nim może mieć pożądane przedmioty. Nie ma. Masz szpatułkę. Czym jest szpatułka? Nie jestem pewien. Natural, rock. Nie będę czarnych bił, bo mnie o rasizm oskarżą i YouTube wyłączy zarabianie. Klamer, dobra, tu się reje Rezi. O, Boxdel naklepał Reziego. Nie było to zbyt trudne. Dobra, kolegacy z ciastko. Atrament, miotła, szpatułka. Rezi ma talk kosmetyczny. Masz coś fajnego? Dobra. Drewno i miś, nie potrzebuję. Cześć, panie pajacu. Dobra, idziemy na apel. Nic nie zrobiliśmy, wszystko dobrze. Kolega, to miała być korzystna transakcja, ale ktoś tam go oszukał. Kto go oszukał? Kotarski! To miała być korzystna transakcja, ale Radosław Kotarski ukradł pluszowego misia koledze Ignacemu. Aż to Radek, taki niepozorny, co? Dobra, jak tam siła nam trochę spadła. O jeden punkt, dbajmy o nią, żeby była na maksie zawsze. Dobra, to tej nocy jeszcze nie uciekniemy za bardzo. Dbajmy o nią. To będzie dwa powtórzenia, dobra. No i okej, dobra, już po apelu, więc zaraz idziemy do łóżek. Troszkę się poduczyłem, więc powinien mieć wystarczająco dużo inteligencji na skonstruowanie manekina. Tu jeszcze coś mogę wziąć przydatnego. Widelce jakieś nie ma, są same łóżki na razie. Dobra, gasimy światła i do łóżka. W takim razie nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Idziemy tu, dzień dobry, witam serdecznie. Podnosimy to. Kraftujemy co trzeba, czyli manekin, który jest nielegalnym przedmiotem, ale nie szkodzi. Weźmiemy go tutaj ze sobą, podniesiemy nóż. Tutaj mam widelce i noże, noże i widelce. Dobra, idziemy spać, zapisujemy grę. I w końcu dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Następny dzień zrobimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!